Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wyzwanie Królewskie. Wiem, dawno nie było, ale wreszcie jest. I troszkę tutaj na tą pierwszą scenę zepsułam, ponieważ nie nagrałam równo mojego gadania i gry, więc teraz jak widzicie, Sulejman oświadcza się Adelaidzie i Adelaida oczywiście powiedziała tak. W Simsach mamy właśnie sobotę, a jutro z rana w niedzielę weźmie Sulejman z Adelaidą ślub na działce, nowej działce ślubnej i pokażę wam też nowy domek letniskowy i zaraz o tym wszystkim opowiem, ale myślę, że możemy już przejść do normalnej gry. No i jako, że mamy do tego ślubu jeszcze kilka godzin i jeszcze Adelaida nie jest jakoś bardzo zmęczona, to może tutaj przyjdzie i namaluje obraz. Może maluj jakiś tam surrealistyczny, duży. Widzę, że tutaj chciałabyś się bardzo zaprzyjaźnić z Arturem, ale Artur jest tutaj mocno zajęty, ponieważ robi te nasze plony. Tak jak mówię, to jest taki nasz mały sługusek. Już niedługo go tu nie będzie, bo wiem, że wiele osób go nie lubi. Nie będzie go z pewnego powodu, ale nic nie zdradzam. Wiem, że jesteście bardzo ciekawi, ale jeszcze to nie jest ten moment, w którym to powiem. Na razie sprzedamy to, co on ma w wyposażeniu. Zobaczcie, 99 lwich paszcz, miałam mówić krowokwiatów, matko. Także dosyć dużo pieniążków z tego rolnictwa nam idzie. Mamy, kochani, poranek. Adelaida właśnie idzie zrobić śniadanie dla siebie i dla swojego przyszłego męża. Zmieniłam jej fryzurkę, ponieważ pisaliście, że kolor nie pasuje. To jest fryzurka od tego samego twórcy, ta sama faktura, dokładnie ten sam kolor, więc myślę, że teraz lepiej. No i kiedy ona sobie gotuje, to ja może do was chwileczkę pogadam. Takie luźne, luźne domowe gadanie przy gotowaniu. Że tak, pytałam was, że tak, wiem, że tak się nie zaczyna zdania. Pytałam was, czy co uważacie, bo tak jak wiecie, w zasadach tego wyzwania, tej żółtej generacji dokładnie, jest taki podpunkt, że rodzina musi mieć dom wartości przynajmniej 500 000 simoleonów. Ja wam mówiłam, że ja nie lubię w domach, w których gram, robić na siłę za dużo rzeczy drogich, które na przykład mi się nie podobają, bądź w ogóle jakiś tam pierdółek. I co w tej sytuacji? I też proponowałam wam to, co ktoś mi zaproponował. O, proszę bardzo, Sulejman, ty też się obudź, weź sobie kanapusie. Weź porcję. Tak. Czy podoba wam się... Jak się cieszę chyba tym ślubem. Czy podoba wam się pomysł, aby nasza rodzina miała jakiś dom letniskowy, którego cena będzie wliczona w te 500 000? I bardzo wam się podobał ten pomysł. Proponowaliście też jakąś zamkniętą piwnicę z cennymi rzeczami. To też jest dobry pomysł. Wybudowałam domek letniskowy, pojedziemy tam na noc poślubną razem z Adelaidą i Sulejmanem. To jest naprawdę maleńki domek, taki mały pałacyk, ale na bogato. Tam naprawdę dałam najdroższe łóżka, najdroższe półki, najdroższe praktycznie wanny, więc on już jest warty ponad 100 tysięcy. Także tam się wybierzemy po ślubie. I co? I Sulejman, masz iść do pracy, tak? No ale musisz wziąć płatny urlop, ponieważ dzisiaj będzie ślub. Tak. Zatem klikniemy sobie. Zawsze klikam 100 razy zamiast od razu trafić. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Tylko najpierw sobie spokojnie zjedzcie, tak. Adelaida już skończyła. Ale narzekacie, że Adelaida to chudzinka, więc ona niech je jak najwięcej. Wybieramy wesele. Nieprestiżowe. Dalej. Nowożeńców. Mamy gości. Ja tutaj szybko poklikam, bo wiecie, że nasza rodzina jest bardzo duża i zaraz przejdziemy wspólnie razem. Okej, mamy zaproszone 40... Zaprosiłam 48 osób, więc to jest naprawdę dużo. Jednego żywieniowca, jednego miksologa, muzyka. A dobra, może być. I dalej jedziemy. No i powiem wam, że się wkurzyłam nieziemsko, bo nie mogę tutaj wybrać tej działki, którą mam przygotowaną na ten ślub, więc muszę wyjść i coś tam poprzestawiać, więc spotkamy się już na miejscu, jak coś z tym zaradzę, także do zobaczenia za sekundę, a dla mnie pewnie to będzie jakieś pół godziny dubania, jak znam życie. Adelaida, selfie na początek. Kochani, na chwilkę chciałabym zatrzymać, chociaż wiecie co, może poczekamy, aż się goście zejdą. Może. Kochani, to jest działka, którą przygotowała Sylwia. I oczywiście ja ją trochę zepsułam, bo chciałam ją powiększyć, a jak zaczęłam kombinować, to całkiem rozwaliłam. Chciałam, wiecie, więcej krzeseł i stolików,
No, mam nadzieję, że to teraz dobrze wygląda, także serdecznie dziękuję za zrobienie tej działki. Oczywiście była ładniejsza, ale jak się ja zabieram za grzebanie, to tak to później się dzieje. W każdym razie, zobaczmy, jak wygląda nasza pani młoda. Tak wygląda. Czemu ci ludzie są tak brzydko ubrani? No nic. W każdym razie taką ma suknię, bardzo taką z takim długim ogonem, haftowaną u góry, bardzo delikatna, dziewczęca. Włosy ma takie zaczesane do góry. Jakoś tak stwierdziłam, że fajnie to wygląda, bo na razie nie ma żadnej korony. Tył tej sukni jest przepiękny, no zobaczcie, coś pięknego. Więc tak to się właśnie prezentuje. Zobaczmy teraz Sulejmana. Sulejman tutaj się wita z jakąś swoją ciocią. Tutaj mamy stolik na torcik. Ale słuchajcie, chciałam jeszcze mieć taki stolik na potrawy, więc ja go teraz dodam. Okej, postawiłam ten stoliczek tutaj, więc możemy podaj wszystko. Podasz Sulejman? Aha, play, proszę. No, na razie sobie musisz pogadać, ale już wchodź. Zobaczcie, jaka tutaj mamy mało. To jest już jakaś, wiecie, siostrzenica Sulejmana raczej. Coś w ten deseń. Ej, Sulejman, spokój. Nie wiem, czy już się wszyscy zeszli. Adelaida, przyjdź tutaj. Jakieś duchy nawet widzę. Tutaj może coś romantycznego. Romantyczne może... Pocałuj jeszcze przed ślubem. Wiem, że tam się powinno dopiero pocałuj. Możesz pocałować pannę młodą, ale Adelaida już nie może wytrzymać. Jest pełna miłości. Więc, o, co to za duch? Słuchajcie, to jest Alexander Gold. Musiałam przez przypadek kliknąć go. Oj, jest buź. Zobaczcie, jacy piękni. Wow, brawo. Dobrze, więc myślę, że już dosyć dużo ludzi się zeszło, chociaż wciąż cały czas się schodzą, więc jeszcze trochę. Powiem wam, że nie chce mi się ich przebierać, bo jest ich po prostu za dużo. Ostatnio próbowałam ich przebierać i widzę, że z powrotem się ubrali po swojemu, więc mam tego dosyć. Zatem możemy sobie już tutaj podejść. Podejdź Adelaida. Podejdź Sulejman, tylko jestem ciekawa. A, są schodki, dobrze, więc tutaj podejdziemy. Tutaj było jakoś ładniej, wiecie, pełno kwiatów było, ale oczywiście, jak zaczęłam to przestawiać, to te kwiatki mi się niestety usunęły. Tutaj też chciałam wcisnąć taki kącik dla dzieci i były tutaj zabawki, ale tutaj ktoś przyszedł i mi to wszystko poprzesuwał. Tutaj ciebie przebierzemy, bo ty nie możesz tak wyglądać. Tak lepiej. Czy już żadnych kobiet w sukniach ślubnych nie mamy? Chyba nie mamy. Tam widzę jakąś staruszkę. Dobrze, Adelaida, ty też tutaj podejdź. Też tutaj podejdź. Jakieś nam tutaj malutkie skrzaty jeszcze chodzą. Malcolm, ty niekoniecznie tutaj. Ty niekoniecznie. Dobrze, mamy godzinę za 10:10, więc myślę, że już tuż można brać ten ślub. Dobra. Czyli co? Czyli ja już klikam tutaj. Klikam, tylko zejdźcie was, proszę was, ludzie. Nie możecie stać tutaj, chyba że chcą być takimi, wiecie, świadkami może. Dobra, niech już skończy się ten komunikat i ja tutaj klikam. Weź ślub z Simem o imieniu Sulejman Gold. Gdzie tutaj zeszłaś, kochaniutka? Tutaj masz łuk. Czy ci ludzie ci przeszkadzają? Zobaczcie, jaka piękna jest ta suknia. Nie wiem, czy to jakiś taki robisz to wóz mannequin challenge. Adelaida. Podejdź do przodu. Ojej, ojej, za dużo już widzę, że już za dużo tych ludzi. Już zaczyna się ślub, więc staniemy sobie z tej strony. Złaście ludzie. No, siemka, siemka, ale prosiłabym stąd zejść. O. Więc będziemy mieć królową wreszcie. Pełnoprawnie. Ojej. Ojej, musiałaś na niego wskoczyć. Musiałaś, tak? Musiałaś. Zeskoczyli już z siebie i teraz się wymieniają obrączkami. I jest, i pocałunek. Konfetti. I super, i super. Tam widzę, że jest tłok tam. Tam jest ciekawiej niż tutaj, dlatego że tam jest jedzonko, tak? No nic. Widzę, że wyżerka jest co niemiara. Tutaj widzę już staruszków, także tutaj też staruszka, tutaj, więc no niedługo będą kolejne zgony. Czy pani żywieniowiec już była? Czy nie była? Proszę powiedzcie mi, że była. No niestety, nie chcę brzydko mówić, ale nie była.
Tutaj widzę jakieś rozmowy i tak dalej. Adelaide idzie obejrzeć tutaj tego rycerzyka. No to nie ma tortu, słuchajcie, przypał. Tutaj dlaczego nie ma? Zatrudni miksologa. Dobra, to może Adelaide tak szybciutko zrobi to białe ciasto, no bo jak tak bez ślubu, bez tortu na ślubie? Może szybciutko to zrobi. Mam nadzieję. A my na chwilkę tutaj przejdziemy do Sulejmana, który wita się z członkami rodziny. Jest ich bardzo, bardzo dużo. I ja proponuję, aby Sulejman rozpoczął taniec. Dokładnie tak. Może tam troszeczkę odejdą właśnie od tamtego, wiecie, stoiska z jedzeniem i przyjdą tańczyć. Więc tańczmy. Jak wam się podoba w ogóle Sulejman w takim czarnym kolorze? Ubrałam go tak, żeby troszeczkę było inaczej niż na co dzień. Tak klasycznie, Adelaida na biało, Sulejman na czarno. Ludzie, nie zachęcicie się? O, tańczym! Pani żywieniowiec czy tam miksolog, brawo! Nie ma to jak pani młoda przy garach w sukni ślubnej. Ale mam nadzieję, że to szybciutko pójdzie i będzie mogła tam się podzielić tortem z Sulejmanem. Dopiero 13 w sumie. Sulejman, pokaż. Rozruszałeś towarzystwo? Nie, tutaj ktoś gra. Zobaczcie, kto to jest w ogóle. Muzyk. Tutaj jakieś nasze tutaj... Tą to kojarzę oczywiście Hurem. Tutaj mamy Olgę Gold. To nie kojarzę. Ubranie naprawdę spoko. Sulejman wciąż tańczy. No moglibyśmy zrobić, wiecie, grupę. Okej, zrobiłam jakąś tam małą grupę z losowych osób i kliknę tańczę razem, może się zachęcą i przyjdą, wiecie? Chociaż nie wiem. My podejrzemy jak tam Adelaida. Akurat udało się upiec. Okej, więc otwórz. Włożymy ci to do wyposażenia. I Adelaida, wychodzimy. Wychodzimy tam, tutaj sobie postawimy ten torcik, gdzie ten stoliczek mamy, tutaj. O, jakiś wampir nawet. I tutaj chodź, dodaj, postaw figurkę ślubną. Mamy i tutaj klikamy już pokrój tort weselny, więc Sulejman, kończ tańce. Zobaczcie, teraz idą te wszystkie fajerwerki, znaczy nie fajerwerki, tylko te wiecie, konfetti, śpiewy niesamowite, trąbeczki. I Sulejman, czekamy na ciebie. Chodź ty, Sulejman, tam do Adelaidy. No troszkę rozruszałeś towarzystwo, widzę. Faktycznie podchodzą osoby, nawet te, które nie były w tej grupie. I idzie i Adelaida z tym ciasteczkiem do ciebie. I zobaczcie, dzielą się. O, tylko tam jak zwykle zostawiają. Tamta, kurde, nas chyba śledzi. Ja jej nie zapraszałam. Podzielili się. Adelaida gdzie teraz? Kończy swoje jedzonko tutaj na ławeczce. Smaczne? Ktoś nam tutaj brzdękoli, trochę nie ten. O, słodziusio, zobaczcie, dzieciaczki tutaj przy tym domku się zleciały i tutaj się bawią. Tak troszkę stoją, kiwają się niepewnie. Bawcie się, nie wstydźcie się. To dla was. A tutaj zobaczcie, no, ludzi jest po prostu mnóstwo. Wszystkie miejsca niestety nie zajęte, ale ładnie się tutaj rozsiedli już w miarę. Tutaj mi się strasznie podoba, to akurat dołożyłam tutaj, bo gdzieś to w jakimś domku znalazłam ten mod na te światełka. Niestety nie wiem, nie mam linku, bo ja pobieram, wiecie, domki w całości i po zmroku to bardzo ładnie świeci, ale to nie wiem, czy... O, już wszystko nam się tutaj? Podaj wszystko. Adelaida tutaj dołoży jedzonka. Ale myślę, że musi troszeczkę więcej z Sulejmanem, wiecie, romantycznych interakcji porobić. Tylko niech już dołożę tutaj. Proszę bardzo, dla naszych gości. Wszystko dla naszych gości. Sulejman, proszę ja ciebie. Podejdź tutaj i romantyczne, czy możemy zrobić jakiś pocałunek z pasją bym chciała. No nic, na razie zwykły pocałunek. Musimy się zadowolić zwykłym. Oj, zobaczcie, rozruszało się towarzystwo, naprawdę. Tutaj część słucha, część tańczy, jakieś tutaj zdjęcia sobie robią pamiątkowe. I będzie pocałunek. Och, jest. Oj, gra się już nieźle przycina, bo strasznie dużo tutaj ludzi. Trzymaj za ręce. I jeszcze coś romantycznego sobie wybierzemy. Strasznie chciałam ten pocałunek, wiecie, z pasją, ale jakoś go nie widać. Oj, jak miłość pięknie wyznaje. O dziecko się jeszcze nie staramy.
Jeszcze się nie staramy, ponieważ, jeszcze raz pocałuj, ponieważ to w tym domku letniskowym, co wam mówiłam. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy tak z góry, no zobaczcie, ci nasi goście. Tutaj jest, zobaczcie, tutaj mamy łazienki, nie wiem, czy ktoś korzysta. Tutaj tę kuchnię, a tutaj na dole jest taka skrytka. I tutaj jest łóżko, łóżko dla małego dziecka, fotelik i tutaj półka z zabawkami, więc tutaj jest takie miejsce, chyba że, o właśnie, kto to idzie? Jakaś w ogóle nie od nas w ogóle. Co ty tutaj robisz? Nie wiem. Że gdyby ktoś był zmęczony, to właśnie się może tutaj kimnąć. Ale widzę, że nikt na razie zmęczony nie jest. Jak tam nasi małżonkowie? Dobrze? Wszystko dobrze? Cały czas, zobaczcie, pocałunki i pocałunki. Teraz to już nie klikałam, więc widać, że miłość kwitnie. A gra się rozkręca z przycinaniem. Zobaczymy jeszcze jedna próba z tym pocałunkiem z pasją. Nie wiem, czemu tak się dzisiaj uparłam na ten pocałunek z pasją. O, mam. Więc pocałunek z pasją, proszę, moi kochani. Jeszcze może pójdziecie zaraz troszkę zatańczyć. Jeszcze chciałam jedną tradycję wprowadzić, ale nie wiem, czy to mi wyjdzie. Zaraz, pocałujcie się z tą pasją. Na razie chyba sobie tak patrzycie w oczy z miłością, ale chciałam ten pocałunek, kochani, no. No nie wiem, co jest z wami. Chyba się z tej miłości aż się przycięliście. Dobra, jeszcze jedno podejście. Oj, tam się ktoś bawi z dzieckiem. No nic, chyba nic nie będzie z tego, wiecie, pocałunku z pasją, bo Adelaida chyba... O, jest! O, jest pięknie. Chciałam, żeby Adelaida zaśpiewała tutaj piosenkę przy mikrofonie, ale w sumie chyba... Nie wiem, czy tutaj mogłabym kliknąć właśnie na nią, żeby dla niego zaśpiewała serenadę. Ale nie wiem, czy kiedy nie ma żadnych umiejętności tych właśnie śpiewu, to czy może? Chyba nie może. No nic, to nieważne. To po prostu sobie tutaj pójdziemy pod radyjko. My również, małżeństwo. I tutaj proszę bardzo, tańcz. Tańcz jedno i tańcz drugie. Tańcz razem, o, może być tak, bo wtedy wszyscy tam, którzy byli w grupie, zaczną tańczyć. Mamy Adelaidę, mamy Sulejmana, pięknie sobie tańczą. Jeszcze sobie pomyślałam, że ostatnio właśnie w Dorocie wam się podobało, jak oni tańczyli razem, więc tutaj też im kliknęłam ten wspólny taniec i zobaczcie, jak pięknie to wygląda, jakie piękne, młode, królewskie małżeństwo. No słodko. Ktoś niszczy nam właśnie domek. Dziękujemy. Naprawdę dziękujemy. Jeszcze jedna runda tańca. No cóż, pięknie to wygląda. Nie jest to co prawda prawdziwy taniec, a poza. Zostawię wam link w opisie, jeżeli byście chcieli. O, jak ktoś tam płacze. Naprawdę szok. I wiecie co, jest już godzina 19 i myślę, że powolutku będziemy kończyć tę imprezę. Tamci sobie jeszcze tam pięknie tańczą oczywiście, tutaj sobie zrobimy taki przegląd, tutaj się zepsuło, no wiem, zepsuło się. Zaraz tutaj Sulejman przyjdzie i naprawi, nie płacz, naprawi i będziemy kończyć, dlatego że... No, robi się późno, tak jak powiedziałam, a chciałabym jeszcze dzisiaj wyjechać. O, zobaczcie, jak tutaj siedzą przy barze, czekają na drinki. Widzę, że obsługa nie za bardzo się spisuje u nas. Tak jeszcze zobaczymy, ale zobaczcie, no... Już powolutku widzę, że się to jakby tak ludzie wykruszają. Tutaj takie zbiegowisko się zrobiło. Dobra, myślę, że ten taniec wspólny już wystarczy. Jeszcze może zobaczmy ostatni raz, jak pięknie to wygląda, bo musimy tam uratować te beksy małe. O, jak pięknie. Dobrze. Koniec tego tańca, kochani, wystarczy. I Adelaida również. Wystarczy, dobrze. Idź tam, napraw, tak. Jako władca musisz po prostu ratować swój kraj w każdej sytuacji, nawet w takiej błahej jak zepsuty domek. Także ty tutaj ponaprawiaj, a Adelaida, jak tam, kochana? Co tam jeszcze pójdziesz zrobić? A idź tam, no nie wiem, pogadaj z jakąśkolwiek po prostu z rodziny, żebyś też trochę tam była obyta w towarzystwie. Widzę tutaj właśnie o z Michrimach, zobacz co się dzieje. A cóż się dzieje? A bawią się, zobaczcie.
Słodko. Zobacz, co się dzieje. Myślałam, że jakaś afera, nie wiadomo co, ktoś umarł czy co. A tu tak pozytywnie. No, to dobrze, w sumie to dobrze. Sulejman, gotowe? Gotowe. Także jeszcze tutaj, jeszcze raz Adelaida może tutaj przyjdzie i pocałunek z pasją, chociaż wiem, jak to się skończy. Jak pocałunek z pasją robi kobieta, to ona będzie go przechylała. I to będzie dość dziwne. Chodź, kochana, już tutaj już wystarczy tych gadek. No strasznie mi się podoba ta sukienka. Bardziej z tyłu niż z przodu. Ale ogólnie jest bardzo ładna. Dobra, idź tam, proszę cię, do niego. Idzie, idzie. I będziemy kończyć. I chyba tam tylko dzisiaj pojedziemy i zrobimy sobie, wiecie... No właśnie. Ojej. Tak mi się to strasznie nierealistycznie wydaje. Dobra, kończymy imprezę. To nie jest wcześniej, zawsze mnie to śmieszy, ponieważ nasze imprezy trwają nawet cały dzień. Byliśmy tu chyba od 8 czy 7 rano, więc długo, wystarczająco. A, chciałam jeszcze wam pokazać, jak tam się pięknie świecą te żaróweczki, także widzicie. I kochani, będziemy sobie teraz podróżować. Podróżuj. Adelaida razem właśnie z Sulejmanem. Także żegnamy wszystkich gości, dziękujemy, że przyszliście, ale my już jedziemy. No proszę bardzo, chwila zawiechy musi być. Jesteśmy już w tym małym pałacyku, o którym wam powiedziałam na początku odcinka, ale zobaczyłam, że to nagranie trwa już naprawdę kupę czasu. Już po zmontowaniu ma prawie 20 minut, a ja staram się, wiecie, jak wam mówiłam, tak do 20 minut. Także, kochani, tutaj będziemy spędzać następny odcinek, ponieważ Adelaida, zobaczcie, będzie miała już za jeden dzień, muszę jej nazwisko zmienić swoją drogą na Gold, będzie miała za jeden dzień urodziny, więc tutaj sobie zrobimy wspólne urodziny i pokażę wam w przyszłym odcinku, jak wygląda domek. A teraz jeszcze kliknę tutaj, zrób zdjęcie z Adelaida i to będzie nasze takie piękne zdjęcie ślubne. Mam nadzieję, że pięknie wyjdzie, bo jest już dosyć ciemno, więc nie wiem. Myślałam, że na tle domu, ale nic z tego. Zrobimy sobie jeszcze chyba po prostu w dzień jakieś wspólne zdjęcie do powieszenia, ale to będzie takie po prostu na pamiątkę. Także mamy zrobione. I jeszcze wam tylko pokażę, zatrzymajcie się może. Co ty taka zła? No nie mów. Nie bądź zła, na razie nocy poślubnej nie będzie, dlatego że Adelaida jeszcze nie jest pełnoletnia. Wiecie, że w tym wyzwaniu można robić tylko postaraj się o dziecko. I kiedy ona jest nastolatką, to owszem, z MC Command Center może zachodzić w ciążę, ale zostaje jej ten brzuch. Przynajmniej w moim przypadku, bo oczywiście co, nie zaktualizowałam moda. I u mnie wciąż to tak wygląda. Także tylko wam pokażę tak z daleka, jak wygląda ten pałacyk. Jest on warty chyba tam 112 tysięcy, więc no sporo, sporo, naprawdę sporo. I to wam wszystko pokażę w kolejnym odcinku. Tak jak mówię, zrobimy sobie tutaj urodziny Adelaidy, czyli w poniedziałek rano. I będzie również noc poślubna, może z poniedziałku na wtorek, a później wrócimy już normalnie do pałacu z ciążową Adelaidą. Adelaida, uśmiechnij się na koniec, co? Wiem, jak tutaj cię rozweselić. O, właśnie, pocałuj. Sulejman sam wie, nie muszę mu mówić. O, proszę. Taka poza na koniec. I jakie mlaskania. O, przestali. W każdym razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek, jak podobał się wam ślub. Adelaida, ty nie masz rodziców, uspokój się. Jak podobał się wam ślub. I oczywiście do zobaczenia już niedługo, bo chcę robić wyzwanie królewskie częściej, ponieważ, no jak dzisiaj sobie tak grałam, to stwierdziłam, że naprawdę jest to moja chyba ulubiona seria z tych, które teraz prowadzę, więc sama też chciałabym, żeby było częściej. Proszę, Sulejman poszedł się kąpać. No, to do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!